TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, wypadałoby dzisiaj skomentować te moje dziennikarskie wojaże do Szczecinka. Było to związane ze sprawą pani Anny, która boryka się tam z problemem powrotu swojego syna. Sprawa, jak się okazało, nie była taka jednoznaczna, bo jednak, jak to zwykle przy takich sprawach bywa, zazwyczaj tam, gdzie są spory, gdzie jest dwie, a może jeszcze więcej stron sporu, prawda leży ukryta gdzieś po środku. Ponieważ to, co zobaczyliśmy, przeszło i moje, i kolegów, którzy też mnie wspierali, pana Jerzego Leoniaka, Rafała Kryształowskiego, którym serdecznie w tym momencie dziękuję, to drodzy Państwo, przeszło nasze oczekiwania. To był gorący spór o dziecko pomiędzy panią Anną, urzędem, w tle również rodzina. Spór, którego nie chcielibyśmy tutaj filmowo, że tak powiem, przedstawiać, bo miałoby się to chyba z celem. Pozbawione byłoby dobrego smaku. Zresztą trudno mówić o dobrym smaku w takich sytuacjach tak konfliktowych. Dlatego ja zaprezentuję Państwu trzy filmy z komentarzami ludzi, którzy na miejscu monitorują tą sytuację. Jest bardzo przykre, że strony konfliktu nie mogą dojść do porozumienia, że nawet nie wiem, czy się starają. W tle jest postawa sądu. Sądu, który nie zezwalając na naszą obecność jako obserwatorów i dziennikarzy na tym procesie, powoływał się na dobro dziecka. Myślę, że z tym można byłoby dyskutować, bo opinia publiczna powinna wiedzieć, jak pewne rzeczy wyglądają, bo dzieje się dużo zła i zawsze w takich przypadkach sądy powołują się na dobro dzieci, a z tym dobrem naprawdę różnie wygląda. I wychodzi na to, że ta Temida niekiedy bywa autentycznie ślepą, chociaż ślepą wcale być nie musi, bo przecież sąd ma taką władzę i taką moc, że wystarczyłoby trochę mądrości, może i dobrej woli, żeby doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Tu, proszę Państwa, idzie już czwarta rozprawa. Czwarta sprawa z kolei, teraz chyba będzie piąta. Ciągle sprawy są odwlekane. Dziecko cierpi gdzieś u jakichś zastępczych rodziców. W konflikt zaangażowana jest pani Ania ze swoją rodziną. Każda ze stron przedstawia swoje racje, mniej lub bardziej słuszne. A nam się wydaje jako obserwatorom, że za mało w tym wszystkim jest roli, drodzy Państwo, sądu. Sądu, który powinien czasami troszeczkę mniej dyplomacji, a bardziej zdecydowania objawiać, żeby przywoływać obie strony do jakiegoś porządku, bo przecież jeżeli tak kochacie swoje dzieci, to dlaczego się aż tak kłócicie, w imię czego? My będziemy monitorowali tą sytuację. Na miejscu właśnie są ludzie i to dobrze, że ta inicjatywa nie tylko tam w Szczecinku, ale w wielu innych miastach Polski się rodzi. Jest to też i skandal, i swego rodzaju kuriozum. Dlaczego używam tak mocnych słów? Bo przecież jeżeli mamy sądy, to dlaczego one nie wypełniają do końca swojej roli? Tylko się okazuje, że są sprawy załatwiane nie zawsze tak, jak powinny być. Mówicie, że gdzieś pod stołem. Tutaj jeden z naszych rozmówców wspomina o tym, że widział funkcjonariuszy Temidy na prywatnych przyjęciach u jego żony. Przecież to są rzeczy niedopuszczalne, drodzy Państwo.
a tak się niekiedy dzieje na tak zwanej prowincji, czyli z dala od wielkich centrów. Zresztą przypomina mi się też tutaj sprawa pewnego pana, który mieszka w Niemczech, a który został pozbawiony swojego domu na skutek takich różnych machinacji, gdzie w tle również byli funkcjonariusze Temidy. Proszę Państwa, mówi się, że media są jakąś władzą, sądy też tworzą jakiś organ władzy. Na miłość boską, nie zapominajmy o tym, o czym piszemy, jakie sprawy przychodzi nam rozstrzygać, ażeby sedno tego wszystkiego było gdzieś zachowane na powierzchni, a nie znikało gdzieś pod stołami przekazywanych sobie, nie będę mówił czego, możemy się domyśleć, bo niestety z obserwacji, które poczyniliśmy, wynika, że sprawiedliwych w aparacie Temidy szukaj jak na palcach jednej dłoni albo też igły w stogu siana, a wszyscy powołują się na tak zwane dobro, jak nie w przypadku tu sądów rodzinnych, które nie wiadomo co mają do ukrycia, to jeszcze na inne świętości, ale sprawiedliwości ci tam nie masz czasami za grosz. Opamiętajmy się. TV24, Reporter Sky.